Witamy Was bardzo serdecznie. Witajcie, witajcie. Za oknem u nas no, rano spadła jeszcze taka cieniutka warstwa śniegu, ale wierzymy w to, że wiosna zbliża się już wielkimi krokami, już niebawem. Przebiśniegi już widać. Przebiśniegi widać. No właśnie, wiesz? Więc już wiosna się zbliża, ale w naszym domu wiosna będzie na pewno 26 marca. Dlaczego? Zapraszamy Was na warsztaty pod tytułem Wiosenne orzeźwienie. Warsztaty dla małżeństw. Tym razem chcemy zaprosić małżonków, którzy chcą swoją relację małżeńską umocnić, rozpalić na nowo. Długo się zastanawiałem, co Wam mogę powiedzieć o tych warsztatach. Nie zdradzę Wam, jaki będzie temat tych warsztatów, bo chcę, żeby to było pewną niespodzianką. Natomiast mogę Wam powiedzieć o tym, jakie będą skutki, owoce tego warsztatu. Dodam jeszcze wcześniej, że temat czy pomysł na te warsztaty zrodził się już prawie miesiąc temu, więc w takim momencie, kiedy planowaliśmy te warsztaty, pojawił się taki przebłysk, taka myśl, jak te warsztaty dla Was poprowadzić. Będą zupełnie nowe, będą orzeźwiające, odświeżające Waszą relację małżeńską. Dla nas to też będzie coś nowego, bo takich warsztatów jeszcze nie prowadziliśmy. A co uzyskacie, będąc na tych warsztatach? Po pierwsze, jestem przekonany, że zmieni się atmosfera w Waszym małżeństwie. Bardzo wiele małżeństw, które do nas przyjeżdżają, które z nami się komunikują, kontaktują, mówi o tym, że jest jakoś tak ciężko, że jest dużo mijania się, że jest jakieś takie poczucie frustracji, zmęczenia, braku takiego ognia, wiecie, coś, co rozpala Cię już o poranku i cieszysz się, patrząc na swojego męża albo patrząc na swoją żonę, więc te warsztaty właśnie to Wam dadzą, więc bardzo, bardzo serdecznie Was na nie zapraszamy. Ale chcemy, żeby te warsztaty były nie tylko orzeźwiające Wasze relacje, ale również i Wasze ciało. Chociaż to tylko będzie jeden dzień, jedna doba, ponieważ zaczniemy o 9:00 i skończymy późno wieczór, mniej więcej 21:00. Ostatnie warsztaty miały się skończyć też o 21:00, a ostatnia para wyszła następnego dnia dopiero o poranku. Tak bywa. Ale będziemy właśnie też chcieli Wam zaproponować tutaj, będę ja pewnie z dziewczynkami przygotowywała dla Was różne warzywno-owocowe smoothie, sałatki. Soki! Być może będzie już cząstek niedźwiedzi z naszego ogrodu. Zobaczymy, może będą już jakieś pierwsze liście. Będziemy chcieli Wam zaproponować takie wzmocnienie i oczyszczenie Waszego ciała. Głęboko wierzymy w to, że nie jesteśmy tylko, wiecie, relacyjnymi osobami, ale również duchowymi, ale również cielesnymi. Dlatego całe warsztaty są tak skomponowane, tak skonstruowane, żeby nie tylko Wasze relacje były orzeźwione, ale również Wasz duch będzie orzeźwiony i również Wasze ciało doświadczy tego orzeźwienia. Warsztaty będą odbywały się, no właśnie, tu, w naszym domu, w bardzo rodzinnej, domowej atmosferze. No, po ostatnich warsztatach... Przy kominku. Po ostatnich warsztatach wiemy, że to był bardzo, bardzo ważny element takiego ciepła, rodzinnego, domowego, które tutaj wszyscy razem stworzyliśmy podczas poprzedniej edycji warsztatów, więc zapraszamy Was bardzo serdecznie. Zostało dosłownie kilka ostatnich miejsc, liczba jest bardzo ograniczona, jeśli chodzi i o uczestniczące pary. Bez dzieci, to znaczy małżeństwa przyjeżdżają bez dzieci. O nie, co zrobię ze swoimi dziećmi? Sprzedaj je babci. Twoje będą w pokoju. Moje tak, ale chodzi mi o to, zawalczcie też o to, żebyście mogli być we dwójkę. Bo to jest czas absolutnie dla Was. Jeden dzień, ale ten jeden dzień może wpłynąć na kolejne, na pewno wpłynie na kolejne tygodnie, lata, miesiące i lata Waszego życia, jeśli tylko wcielicie w życie te narzędzia, te różne propozycje, inspiracje, którymi będziemy się z Wami dzielić. To wszystko, czym się dzielimy, mamy też sprawdzone na nas samych, więc... Działa. To po prostu działa. Także zapraszamy Was serdecznie i zapisujcie się na warsztaty, jeśli macie takie pragnienie. 26 marca, zaczynamy rano o godzinie 9:00, kończymy wieczorem późnym. Dla tych z Was, którzy przyjeżdżacie spoza takiej naszej najbliższej okolicy, ostatnie doświadczenie pokazało nam, że większość ludzi, która przyjechała na warsztaty, była z naprawdę odległych zakątków Polski. Jesteśmy w stanie jakoś podpowiedzieć coś może, jeśli chodzi o nocleg, da się jakoś to zorganizować. Zawalczcie o ten czas dla Waszego małżeństwa, on będzie owocował i prezentował przez kolejne miesiące, więc potraktujcie to jako bardzo, bardzo konkretną, intensywną inwestycję w Wasze relacje małżeńskie. Czekamy na Was, a zapisywać się możecie pisząc na maila warsztaty@wrajskiejdolinie.pl. Umieścisz tutaj na dole gdzieś. To Rajska Dolina. Tak, to świetnie. Nie będę powtarzał. Czekamy na Was otwartym domem, otwartymi sercami
liczymy na to samo. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do zobaczenia.